Cześć, witajcie detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie.
Cześć, witaj detailingowy dziadzia, PNC, Express Interior Cleaner. I tutaj w stronę od razu Tomasza Warchoła. Dzięki za udostępnienie produktu, że mam przyjemność go sobie przetestować. Jeszcze raz dzięki, Tomasz. I teraz tak, tak jak zauważyłeś, na dzień dobry wskoczyłem sobie do rumaka, jak zaczynałem mi zabawę. Chciałem zobaczyć, co zrobi bez rozcieńczania. Wziąłem gotowy produkt. Wskoczyłem do wnętrza, mikrofibra, auto zagruzane, 2 miesiące prawie. Zima w garażu, niestety nie mam ogrzewania, więc warunki średnie, więc mógł się przytrolić. I podczas pracy już nim zauważyłem, że zostawia mega tempą, matową powierzchnię. Myślę sobie, będzie ciekawie, będzie ciekawie, już na dzień dobry, zrobiło się fajnie. A, jeszcze jedna rzecz, zapach, który w ogóle się nie narzuca, który w ogóle nie jest nachalny. Jest to migdał, marcepan, rewelacja, stonowany, delikatny. W ogóle pracując nim tak naprawdę, to jest sama przyjemność. Oczywiście na dzień dobry z mikrofibrą. Bardzo fajnie. Co mi się podoba? Produkt fenomenalnie odświeża skóry. Obłędnie. Zebrał naprawdę ten syf, który został, na którym długo siedziałem, który wbijałem, zebrał go fenomenalnie. Odświeżył skóry naprawdę ekstra. Oczywiście nie doczyścił ich dogłębnie. Tu chodzi o szybkie odświeżenie skór. Zrobił to perfekcyjnie. A co lepsze, zostawia tępą powierzchnię na skórze. Dupa ci nie jeździ. Rewelacja. Na skórze, no w ogóle obłęd na skórze. Ja byłem pod wrażeniem. Kolejna rzecz, próbowałem go na szybie. Już mówię, jak lecę, to lecę wszystko. Na szybie odradzam. Mazy. Ciężko było mi je później zebrać. Musiałem, kurczę, wskakiwać z cleanerem. Płyny do szyb sobie nie poradziły. I tutaj od razu... A, jeszcze jedna rzecz. A, spróbowałem też na folii. Oklejone szyby. I tutaj bajka. Troszeczkę dłużej trzeba popracować, ale bajka. Folię lubi. Szyba niekoniecznie. Znaczy, szybę to odradzam w ogóle. Musiałem naprawdę długo powalczyć, żeby go zdjąć. Naprawdę długo. Także tutaj cleaner do szyb skoczył. I tutaj od razu taka żaróweczka. Kurczę, czy on coś po sobie nie zostawia. Ale to później, to później. Myślę sobie, no niezły zawodnik, zbiera srogo, więc stwierdziłem, zobaczymy, co zrobi z plastikiem, który leżał po sezonie letnim na podwórku. Pies się tym bawi. Leży sobie i się brudzi. Gotowy produkt i rozcieńczyłem sobie też 1:10. Zobacz, czy ogarnął temat.
widziałeś, skąd wytargałem plasticzek. Spod drzewka leżał sobie tak dosyć długo, naprawdę długo. Pół roku to jest na pewno. To w ogóle bez dwóch zdań. Pies się nim bawił, ja go przekładałem, kopałem. Także złapał srogo brudu. I teraz tak, jeżeli chodzi o pędzlowanie tym produktem, miazga, poezja, super, rewelacja. Piana zbita, stabilna, siła czyszcząca, naprawdę niezła. Naprawdę niezła, jeżeli chodzi o gotowy produkt. 1 do 10, również piana fenomenalna. Ale już, jeżeli chodzi o doczyszczanie, nie jest tak idealnie jak gotowy produkt. Oczywiście później wskoczyłem z poważnym APC i zebrał, no lepiej, nie da się ukryć, ale sama nazwa, ekspres, szybki zawodnik. Jeżeli chodzi o tego szybkiego zawodnika, moim zdaniem zbiera naprawdę poważnie. Naprawdę poważnie, super, jestem pod wrażeniem. Nie sądziłem, że aż tyle zbierze ten produkt. I teraz tak, jak już wiedziałem, na czym stoję, jeżeli chodzi o ten produkt, zobaczyłem, co potrafi. Troszeczkę go już liznąłem, że tak powiem. Stwierdziłem, że je tak fajnie zbiera. Wskoczę do wnętrza, tam gdzie siedzi wosk od Angel Waxa do folii matowych, który pokazywałem, filmik zresztą Ci się pojawi, jak siedzi we wnętrzu, z którym no nie każdy zawodnik sobie poradzi. No nie każdy. I chciałem sprawdzić, czy ten zawodnik, jako gotowy produkt, poradzi sobie pędzlując. No tutaj Angel Wax niestety okazał się troszeczkę za mocnym zawodnikiem dla tego produktu. Później wskoczyłem, tak jak widziałeś, z APC, gotowe APC, ono będzie, to raczej ono. To APC też się pojawi na kanale. APC, które jest tanie, bez zapachu, gotowy produkt, a naprawdę robi mega robotę i fantastycznie się nim pędzluje. Ale to przyjdzie też na niego kolej. No zdjął go całkowicie. Także tutaj pod tym względem, no nie zdjął tego zabezpieczenia, ale to nic. Stwierdziłem, lecimy dalej. Jeżeli już tak brniemy i chcę go poznać jak najlepiej, bo naprawdę produkt od samego początku mi usiadł, chciałem zobaczyć, czy on coś po sobie zostawia.
tak jak zauważyłeś, zostawia po sobie minimalne przyciemnienie. Masz takie wrażenie mega jałowej powierzchni z minimalnym przyciemnieniem. I tutaj, słuchaj, od razu tak kurczę dotykając ten panel, mówię, taki cleaner, na którym mógłby całkiem nieźle usiąść dressing. Sobie myślę, bo naprawdę ta powierzchnia, czuć, że ona jest taka wyjałowiona i tak jakbyś czujesz, znaczy dotyka, ja tak czułem jak dotykając panel, że dressing na tym może całkiem kurczę nieźle posiedzieć. Oczywiście popełniłem też taki test. Wskoczył dressing od Funky Witcha i zobacz, czy rzeczywiście wspomaga dressingi. Czy dressingi mogą na nim poleżeć dłużej.
No dobrze, słuchaj, myślę, że nie będę przedłużał, czas chyba troszeczkę określić się co do tego produktu. I teraz tak, tak jak zauważyłeś przy tym ostatnim teście, jeżeli chodzi o to, jak na nim usiądzie dressing, jeżeli chodzi o aplikację dressingu, mam wrażenie, że fajniej się rozprowadza na tym cleanerze i jakby równiej kryło. Czy doszło jakieś mocniejsze przyciemnienie? Osobiście nie zauważyłem. Osobiście nie zauważyłem, ale co zauważyłem? Po 4 dniach, jak już dressing ładnie usiadł, przyjął się maksymalnie na tym plastiku, słuchaj, wjechałem z wodą. Chciałem zobaczyć, która strona szybciej się podda. I co ciekawsze, szybciej usiadła strona bez cleanera, bez tego cleanera. I kurczę, dwa podejścia i co jest fajne, on też nie boi się aplikacji na mokro. No w sumie wiadomo, rozcieńczyć go można, tak jak widziałeś. Nawet jak masz mokry panel, możesz śmiało nim atakować. Szybciej odparuje i zostawi również tępą, jałową, fajną powierzchnię do poddressing. Jestem pod wrażeniem. I teraz tak, podsumowując produkt. Tomaszu, dziękuję Ci jeszcze raz za udostępnienie. Dla mnie produkt bomba. Naprawdę rewelacja. To jest jeden z tych produktów, gdzie pracując z nim sprawia Ci frajdę. I tutaj rzeczywiście praca, no jarasz się pracując z tym produktem. Robi to, co powinien. Super doczyszcza. Nie jest to totalny gigant na szczury. Od tego mamy APC. Ale auto, które jest regularnie czyszczone, serwisowane, wystarczające. Wystarczający. Co jakiś czas wpadasz z tym zawodnikiem, grubsze zabrudzenie, dostosowujesz stężenie, ewentualnie gotowiec, pędzlujesz. Co jest fajne, po tym produkcie siedzą zajebiście dressingi. Naprawdę, fenomenalnie. Naprawdę bajka. Przyjmują się na nim dressingi obłędnie. Kolejna rzecz. Fajne jest też to, że nawet jak masz total szczura, czyścisz sobie APC we wnętrzu, powiedzmy, z reguły przeważnie zawsze wymywamy APC. A tu możemy zrobić inną akcję. Myjemy APC, zbieramy APC, którym czekaliśmy totalnego szczura. Zbieramy APC, zwilżamy mikrofibrę tym produktem, wymywamy i zostawiamy. I masz od razu powierzchnię przygotowaną pod dressing. Bomba. Bez wjeżdżania z wodą. Super. Rewelacja. Naprawdę jestem zajarany troszeczkę tym produktem, bo pracuje się nim fenomenalnie. I teraz tak, do przecierania, jeżeli chodzi tak do bieżącego. 1 do 20, 1 do 30. Koncentrat będzie delikatnie podżerał. Będzie podżerał. A i nawet jeżeli będziesz miał zabezpieczenie, jak wskoczysz z gotowcem, on go zbierze i zostawi po sobie. Swoje zabezpieczenie, można takie powiedzieć. Będzie podgryzał. I tutaj mówię, 1 do 30, tak go widzę. Ale ogólnie ja tego zawodnika widzę jako takiego właśnie serwisanta. Że po jakimś czasie przyjeżdża auto, wskakujesz i ogarniasz go. Doprowadzasz go do ładu i składu i nie wymywasz. Nie wymywasz, nie wymywasz. To jest bajeczne właśnie, że na nim od razu kładziesz dressing. Rewelacja. No dobrze, myślę, że z mojej strony wszystko. A, i fajne, normalne pH. I zapach w środku tak naprawdę jest mało wyczuwalny. A jeżeli go czujesz, to jest przyjemny i masz wrażenie, że pracujesz mega, naprawdę bezpiecznym produktem. Mega bezpiecznym produktem. Naprawdę. Rewelacja. Tutaj bomba. Kolejny produkt zresztą z PNC, który no nie powstał przez przypadek. No nie powstał przez przypadek. A, minus tego produktu. Cena. No nie jest to tania opcja. Ja, szczęściarz, kurczę, dzięki Tomaszu jeszcze raz, że mi go Tomasz udostępnił, mam tę przyjemność. Bo nie wiem, czy bym go kupił, bo jest drogi, ale... Myślę, że dostałem 3 produkty od Tomasza. Wskoczy jeszcze jeden też niezły skurczybyk. A resztę produktów trzeba będzie zakupić, bo naprawdę... No tutaj już czujesz, że pracujesz naprawdę fajnym produktem. Tu już nie ma półśrodków. Produkt, jakby go nie ugryźć, oprócz ceny, bomba. Osobiście nie widzę minusów. No dobrze, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!